Parę miesięcy temu spotkaliśmy się w Jarosławiu, wtedy również z panią poseł Anną Schmidt, a teraz panią minister, i obiecaliśmy, że zrobimy wszystko, żeby zapewnić finansowanie na powstanie mostu tutaj w Jarosławiu. I to się dzieje, i to się staje teraz, proszę państwa, faktem. Pewnie się państwo zastanawiacie, co to jest, to za chwileczkę powiem, ale jest, to już jest pewne. W Jarosławiu powstanie nowy most, most na drodze wojewódzkiej, dzięki wspólnym staraniom samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego, dzięki wsparciu ze strony tutaj działaczy z województwa podkarpackiego. Pani minister Anny Schmidt, pana marszałka Kuchcińskiego, bardzo dziękuję za to wsparcie. Szanowni państwo, to jeden z 21 priorytetowych mostów, które są w naszym programie Mosty dla Regionów. Sam samorząd, czy miasto, czy powiat takiej inwestycji na pewno by nie udźwignął. Szacujemy, że koszty inwestycji to 123 miliony złotych, z czego w ramach programu będziemy mogli dofinansować do 80% kosztów inwestycji. Ta decyzja naszego ministerstwa pozwoli rozpocząć prace projektowe, które zakładam będą trwały nie dłużej niż 3 lata. I później po zakończeniu prac projektowych będzie realizowana inwestycja, która będzie mniej więcej trwała również 2-3 lata. To oznacza, że mniej więcej za 5 lat możemy oczekiwać, że powstanie tutaj most. Przeprawa mostowa to długość około 600 metrów. Wraz z drogami dojazdowymi to da dodatkowo jakieś 1150 metrów. Ten most jest potrzebny przede wszystkim mieszkańcom. Ma pomóc Jarosławowi, ale nie tylko, całej okolicy na lepszy rozwój. Wiemy, że to jest jedna z głównych barier w rozwoju tutaj ziemi jarosławskiej. Brak kolejnej przeprawy mostowej. I taki był cel z naszej strony. Szanowni państwo, pokazujemy, że programy, które jako rząd przygotowujemy, później realizujemy, że to nie są programy teoretyczne. One się faktycznie dzieją, one się dzieją w konkretnych inwestycjach w całym kraju. Dbamy o zrównoważony rozwój naszego kraju. Ja już teraz mówię, w tej chwili mamy nie tylko zrównoważony rozwój, a możliwe, że będziemy mieli również zrównoważony budżet, bo taką propozycję do parlamentu złożył nasz rząd. Mamy dobrą sytuację w finansach publicznych. Właśnie dzisiaj prezentujemy dobre dane na temat wykonania budżetu od stycznia do sierpnia. Dzięki temu możemy realizować tak dalekosiężne programy, jak program Mosty dla Regionów. Po tym ruchu, po hałasie widać, jak potrzebne są tutaj przeprawy mostowe. Także pani minister, panie marszałku, panie starosto, szanowni państwo, to co się mieści tutaj, to właśnie nasza decyzja. Decyzja przyznająca dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia na prace projektowe, ale jednocześnie stanowi ona, można powiedzieć, promesę na realizację inwestycji. Wszystkie projekty, które będą miały przygotowaną dokumentację techniczną, będą również realizowane. Panie marszałku, pozwoli pan, że na pana ręce, jako prowadzącego tę inwestycję, przekażę tę decyzję. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. To jeszcze zrobimy zaraz zdjęcie, pewnie wspólne. Dziękuję bardzo. Za chwilę będzie wspólne zdjęcie, a teraz proszę o zabranie głosu pana marszałka Marka Kuchcińskiego. Proszę państwa, ta decyzja, której dzisiaj jesteśmy świadkami o rozpoczęciu projektu budowy mostów na Sanie w Jarosławiu, w okolicach Jarosławia, jest dowodem na kolejnym potwierdzeniem na to, że dotrzymujemy słowa, ponieważ dokładnie 4 lata temu, 30 września 2015 roku, a więc jeszcze podczas kampanii wyborczej, w Gazecie Jarosławskiej ogłosiliśmy,
że jak wygramy wybory, wprowadzimy do programu budowę mostu na Sanie właśnie o którym dzisiaj mówimy. I o czym dzisiaj mówimy, że realizujemy słowa, dotrzymujemy słowa. Ja się bardzo cieszę, że rząd podjął decyzję i wprowadził ten projekt mostu. Myślę, że inne decyzje, inne projekty również, które obiecujemy, będziemy realizować już w następnej kadencji. To jest zasługa wspólna. Pracujemy zespołowo i przede wszystkim chciałbym podkreślić wielkie zaangażowanie samorządów terytorialnych i powiatu jarosławskiego w tę sprawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak już było wcześniej powiedziane, nie byłoby tej inwestycji, gdyby pani minister, pan nasz Mikrodziewicz, mogę to potwierdzić, bo mnóstwo telefonów wykonaliśmy wspólnie w tej sprawie. Pani minister, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, panie marszałku, panie starosto, spotykamy się z państwem już na kolejnej konferencji, na kolejnym briefingu prasowym w tej sprawie. Uznaliśmy, że warto za pośrednictwem mediów lokalnych, radia, telewizji i naszych gazet informować mieszkańców na bieżąco o postępach w procedowaniu tej inwestycji, ponieważ wiemy, jak ważna, myślę, że nawet najważniejsza jest ta inwestycja dla naszego powiatu, dla regionu. Od kilkunastu lat mówiło się o tej inwestycji. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz panu ministrowi Kwiecińskiemu i panu marszałkowi, że odpowiedzieli na ten apel, że nasz most, budowa mostu, przeprawy mostowej w powiecie jarosławskim na Sanie ruszyła jako pierwsza w ramach rządowego programu Mosty Plus. Dziękuję oczywiście nieustająco premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że tę inwestycję wpisał do programu i że mogliśmy się poszczycić tym, że ta inwestycja będzie realizowana jako pierwsza spośród wszystkich inwestycji przepraw mostowych, nie tylko na terenie Podkarpacia, a wiemy już, że ruszyła też Stalowa Wola. Ale w ogóle spośród wszystkich inwestycji na terenie całego kraju. Tu pan minister podał wstępny kalendarz dalszych procedur związanych z dokumentacją, z przygotowaniem inwestycji, a także realizacją, ale ja wierzę głęboko, ponieważ ta inwestycja toczy się w bardzo szybkim tempie, że ten czas zostanie skrócony. Niech dowodem będzie to, że jak państwa informowaliśmy, jedną z najtrudniejszych decyzji w tej sprawie było uzyskanie decyzji środowiskowej, ponieważ tereny, na których będzie most budowany, znajdują się w obszarze Natura 2000. Takie procedury zwykle trwają rok, półtora. Tu udało się i to też wielkie podziękowania dla Zarządu Dróg, dla pana dyrektora Miąso i wszystkich osób, które angażują się w tę sprawę. Tę decyzję udało się pozyskać już w parę miesięcy. Jesteśmy już po wydaniu pozytywnej opinii decyzji środowiskowej, po opiniach także samorządu lokalnego, bo przecież przeprawa mostowa przebiegnie przez gminę wiejską Jarosław, także procedury toczą się bardzo szybko. Ja jestem przekonana i głęboko w to wierzę, że mieszkańcy Jarosławia, powiatu jarosławskiego, a także naszej części Podkarpacia pojadą tym mostem znacznie szybciej, a pan minister podał tylko takie bezpieczne i ostrożnościowe terminy. Jeszcze raz bardzo dziękuję premierowi, ministrowi, marszałkowi i wszystkim tym osobom, które na co dzień pracują przy realizacji tej inwestycji. Myślę, że to jedna, jak powiedziałam, z najważniejszych inwestycji w tej kadencji. Na pewno najważniejsza dla mieszkańców naszego miasta i naszego powiatu. I oczywiście na bieżąco będziemy państwa, a za państwa pośrednictwem mieszkańców miasta i powiatu informować o dalszych procedurach związanych z przygotowaniem tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Bardzo ten most jest potrzebny. Myślę, że najlepiej powie pan starosta Jarosławski. Szanowni Państwo, dla powiatu jarosławskiego, dla mieszkańców powiatu jarosławskiego to dzisiaj dzień wyjątkowy i szczególny. Przede wszystkim trzeba podziękować drużynie Prawa i Sprawiedliwości, bo tak jak powiedział pan marszałek Kuchciński, 4 lata padły deklaracje, dzisiaj one się realizują, jak wiele innych deklaracji. Ja słowa uznania i podziękowania dla pana ministra Kwiecińskiego, że w tym programie został wyłączony program Mosty dla Regionów i że ta inwestycja została tam wpisana. Panie ministrze, słowa uznania i podziękowania za dostrzeżenie tego problemu w Jarosławiu. Również duże słowa podziękowania dla pani minister Schmidt-Rodziewicz, która ze sobie tylko wrodzonym dynamizmem doprowadziła do tego, że dzisiaj te słowa, które padały 4 lata temu, stały się faktem. Też dla pana marszałka Kuchcińskiego, który już w poprzedniej kampanii wyborczej mówił o tym, że ten most jest do realizacji. Pan minister Kwieciński mówił o tym, że jest to ważna inwestycja dla rozwoju regionu, ale też myślę, że warto podkreślić i w imieniu mieszkańców serdecznie podziękować, że ta inwestycja również podnosi bezpieczeństwo powiatu jarosławskiego, bo połowa powiatu jarosławskiego, jak Państwo widzą, jest połączona tylko i wyłącznie tym jedynym mostem istniejącym. Wszystkie służby ratownicze są zlokalizowane po drugiej stronie rzeki, stąd też
W przypadku zakorkowania tego mostu bezpieczeństwo mieszkańców tej części powiatu jarosławskiego było w sposób szczególny zagrożone. Jeszcze raz podkreślam, wyjątkowy i szczególny dzień dzisiaj dla mieszkańców powiatu jarosławskiego, dla miasta Jarosławia, który rozwiązuje w przyszłości wiele problemów komunikacyjnych, problemów bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jarosławskiego. Słowa uznania i podziękowania dla pana marszałka, dla pana dyrektora, że dzięki zaangażowaniu również samorządu województwa podkarpackiego ta inwestycja będzie realizowana i mam nadzieję, że w niedługim czasie, w równie słoneczny dzień dla powiatu jarosławskiego, spotkamy się przy przecinaniu wstęgi na Nowym Moście. Serdecznie dziękuję. Bardzo mocno będzie w ciągu drogi wojewódzkiej, więc na koniec bardzo proszę pana marszałka Władysława Otyla o zabranie głosu, ponieważ województwo będzie inwestorem tej inwestycji. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Decyzja niesie z sobą ponad 120 milionów złotych. Myślę, że też przygotowany wkład ponad 20 milionów z województwa podkarpackiego jest rzeczywiście pierwszą inwestycją mostową z programu mostowego dla naszego samorządu. Bardzo się z tego cieszymy, ale cieszymy się też z faktu, że możemy dzisiaj powiedzieć i zameldować panu ministrowi, wszystkim parlamentarzystom tu obecnym, że ten termin skrócimy. Skrócimy dlatego, że już równolegle pracowaliśmy nad decyzją środowiskową. Państwo wiedzą, tak jak pani poseł powiedziała, w Naturze 2000 ta procedura jest bardzo skomplikowana i złożona. Udało się więc to skrócić i także te 4 lata, te 5 lat, panie ministrze, skrócimy do 4. Takie jest przed nami wyzwanie. Myślę, że za 4 lata spotkamy się tutaj, żeby przeciąć wstęgę w takim składzie samym, jak dzisiaj tutaj jesteśmy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, panu marszałkowi, pani poseł, też władzom samorządowym. Przypomnę, że ten ciąg drogowy, droga 865 w tej chwili jest na wielu odcinkach remontowana, są budowane obwodnice Oleszyc, Cieszanowa, Lubaczowa. Chcemy, aby dojazd z autostrady A4 do Bełżca był oczywiście nasze piękne roztocze bardzo bezpieczny i szybki. Przygotowujemy dokumentację na dalsze odcinki, także dzisiaj ten most jest bardzo znaczący dla Jarosławia, ale jest też znaczący dla Roztocza, dla dojazdu aż do Bełżca, czyli do województwa lubelskiego. Bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi i myślę, że to faktycznie już drugie ogłoszenie mostu po Stalowej Woli, mostu w Jarosławiu. No ale dzisiaj też jeszcze będzie niespodzianka, bo trzeci most pod Karpaciu uzyskuje także dzisiaj promesę, ale tego jeszcze nie będziemy państwu zdradzać. Dziękuję serdecznie.